Siemano, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie, znowu jesteśmy na Palionowie i, no, jak widzicie, jestem troszkę uzbrojony już, ponieważ ostatnio nagrałem odcinek z Palionem. Jeżeli nie widzieliście, to zapraszam do niego na kanał i tam, znaczy, na pewno widzieliście, bo w sumie tutaj wszyscy od niego przyszli, więc pewnie u niego widzieliście te odcinki. I on mi na odcinku dał troszkę takie itemki, że miał na start. No i to są te nasze startowe itemy. Tu już troszkę też mam, ponieważ też nagrałem odcinek z Neonem, w którym byłem w kopalni, więc jak widzicie, tutaj jest sporo się dzieje ostatnio. A na dzisiejszy odcinek mam taki plan, że pójdziemy sobie do wioski, do ich wioski i troszkę napsocimy. Popełnimy jakieś przestępstwa małe, coś tutaj nabroimy, jako że jestem nowy na serwerze. Oni myślę, że mi to wybaczą, powiedzą, że no, on się musi zaklimatyzować, wiecie, o co chodzi, a my troszkę nabroimy. Dlaczego? Bo po prostu chcę zrobić taki odcinek, w którym będę mógł jeszcze w miarę się usprawiedliwić moje czyny i troszkę im napsocić, naprzeszkadzać, bo mają już bardzo dużo rzeczy, a ja w sumie tutaj bardzo mało mam, więc może troszkę im dam roboty, żeby zajmieli się odbudową wioski i tak dalej, a ja w tym czasie będę mógł zająć się rozwojem własnym, żeby ich dogonić trochę na tym serwerze, no bo nie ukrywajmy, ale no patrzcie, ile oni mają. Ja mam tylko jeden statek, który się rozbiłem, a oni mają całą wioskę i mnóstwo zwierząt, jakiś golem, tam jest w ogóle jakiś golem Tomek, nie wiem, co się dzieje w ogóle tutaj na tym Minecrafcie, na tym serwerze, to jest jakiś szok. Tu w ogóle powstaje jakaś wieża, totalnie nie wiem, co to jest za wieża, jest posterunek policji. Na serwerze jest teraz Neon, to jest policjant. Jak widać, tam teraz sobie gdzieś biega. No, nie będziemy się do niego zbliżać na razie, bo muszę to zrobić tak, żeby on nie zauważył. Jako policjant pewnie będzie pilnował prawa i tak dalej, więc dobrze by było zrobić to wszystko w taki sposób, żeby po prostu mnie nie zauważył. Więc po prostu wejdziemy sobie jak gdyby nigdy nic do wioski, musimy zlokalizować, gdzie on jest, aczkolwiek wydaje mi się, że gdzieś poszedł. Może zajął się sobą, nie widzę go nigdzie, więc będziemy sobie teraz jakieś małe przestępstwa popełniać. Zobaczymy, co tutaj uda nam się zrobić. W ogóle mają tablicę donatorów. Może by tak podmienić jakąś tablicę. Nie wiem, czy jest ta tablica, ale może byśmy podmienili na tablicy donatorów i dali kogoś innego. Co wy na to? Na przykład mnie byśmy wpisali za jakąś tablicę. To jest chyba tablica Neona. Może dobrze by było tutaj coś napsocić, jakąś tabliczkę zamienić. Albo dodać jakąś tabliczkę, chociaż nie ma za bardzo gdzie. Nie mamy też tabliczki. Ale tak, tak myślałem właśnie, że tu będą mieli jakąś tabliczkę, więc może dodamy tutaj mnie. Albo zrobimy... Podmienimy tą tabliczkę, Iwki, pomnik Iwki. Damy... Tak, i będzie pomnik... Tosta. To będzie bardzo, bardzo zła rzecz. Bardzo zła rzecz. Podmieniliśmy, jest pomnik tosta. Weźmiemy jeszcze sobie tą tabliczkę. Może gdzieś coś napiszemy jeszcze niefajnego. Tu jest, w ogóle nie ma nigdzie policjanta. Nie ma go nigdzie, więc okej. Okay. Jesteśmy wolni, chyba sobie gdzieś poszedł, więc możemy na spokojnie do niego na chatę wbić. Tu ciągle mu villager zawsze tutaj gdzieś śpi. To, jaki on jest bogaty, widzicie to bogactwa? Ja tak nie mam w ogóle, że ja nigdy do tego nie dojdę przecież. To jest jakiś żart. Dobra, zobaczmy, co on ma na górze. Może coś tutaj na górze ma ciekawego. Tu ma jakąś zbrojkę. Może byśmy coś napisali mu na jakiejś tablicy. Może... Chociaż nie wiem. Czy tu mu coś pisać? Może byśmy... Może mu ukradnę coś ze skrzynki. W sumie nie mam żadnych emeraldów. Ukradnę... Dwa emeraldy będą kradzione w tym momencie. Więc zobaczymy. Dobra. Mamy dwa emeraldy. No to jest cenny łup. Zobaczymy. Wszystkie łupy będę dawał tutaj. Mamy dwa emeraldy, to jest pierwszy łup, który zabraliśmy. Może mu szybę rozbiję. Tu. O, rozbiliśmy mu szybę. Co tu jest? To jest jakaś kopalnia, w ogóle mają jakieś tory i tak dalej. Czekajcie, ja wiem, może... O! Odepniemy mu osła. Schowamy mu osła tam na dół do kopalni. To jest dobry plan, patrzcie, co tu teraz robimy. Zabierzemy mu osła. O, osioł się stawia, chyba nie chce ze mną iść. Chodź tu, ośle. Nie chce iść, zerwał się. Osioł. Nie słucha się mnie. O, dobra, chodź.
Dobra, zaniesiemy mu go tutaj. Wyniesiemy poza wioskę, o. Chodź, ośle. Jakieś koty tu miałczą w ogóle. Co to jest? Nie! Dobra, ale nawsociłem. Ale nawsociłem tutaj. Na tym serwerze. Dobra, wyprowadzamy mu konia tutaj na zewnątrz. Znaczy osób w sumie. Ale przypniemy mu, żeby mu nigdzie nie uciekł. Dobra, lecimy robić następne jakieś rzeczy. Ja bym poszedł do burmistrza coś napsocić, a później pójdziemy do Dave'a. Słyszałem, że Dave jest złodziejem na tym serwerze, więc może mu coś ukradniemy, ale tak porządnie go okradniemy. Żeby tutaj, no już naprawdę nie dało się tego cofnąć. Może tu jakąś tabliczkę podmienimy. X kimi X. Przepraszam cię bardzo, ale dodam tutaj tym... Ojoj, co to się wydarzyło? Dodam tutaj siebie teraz. Chipson. 1 000 000 złotych. Mamy 3 zera? Mamy 3 zera. Albo $1 000 000 damy, $1 000 000. Widzicie to? Tego się nie spodziewają, tego się nie spodziewają. Takie szkody na tym serwerze. No to jest moc. Wiem, zniszczymy im jeszcze całe siano. I nie zasadzimy na nowo. Żeby im nie rosło, będą głodowali. Jezu, co to było? A! Biją mnie! Tak nie można! Czekajcie, bo dawno nie spaliśmy i mnie te senne te. One w nocy atakują zawsze. Dobra, szybko to robimy i lecimy do domku Dave'a. Dobra, zrobiliśmy to. Zostawiamy to tak. Idziemy do domku Dave'a jeszcze. Ała, biją mnie. Dobra, chowamy się w tym. Tutaj. Dobra, słuchajcie. Tu z tej skrzynki zabrałem już na jednym odcinku, upawłam mu coś. Ale może byśmy... Zniszczymy mu wszystkie doniczki. O! Ale nie no, może bym to tam wrzucił. Albo tak mu to zostawię. Dobra, to są zniszczenia wielkie. Te doniczki też mu poniszczymy. Porozbijaliśmy mu wszystkie doniczki. I wiem! Ja słyszałem, że on tutaj ma melodyjkę taką. I tutaj można ustawiać sobie jakby melodię, więc całkiem mu tą melodię pozmieniamy, żeby teraz co innego grało. Totalnie, żeby co innego zaczęło grać. O, i to w ogóle zaczęło grać! O, to chyba jakoś włączyłem. Dobra, tu mamy melodię. Będzie mu totalnie inaczej grała, pozmienialiśmy mu to. I może jakbyśmy mu zniszczyli jakiś redstone? Nie będzie mu się otwierać jedna strona. O, tylko jedna mu się będzie otwierała i będzie musiał to naprawić. To jest dobry plan. Więc tak zrobimy i włożymy mu tutaj do pieca to. O, nie mogę, a mogę, dobra. Jak ta melodia brzmi teraz? Nie, brzmi inaczej niż brzmiała. Widzicie, otwiera się tylko jedna strona, dobra. Ale nawsociliśmy. Jeszcze byśmy poszli może do burmistrza jeszcze idziemy. Ała, biją mnie te stwory. Dobra, musimy się schować szybko do burmistrza. Wchodzimy tutaj i idziemy na dół tutaj, zobaczymy co tutaj można by napsocić. Co byśmy... Wiem! Tu woda mu spływa. Niech mu się rozleje po całym magazynie. O jeny, ale my jesteśmy źli. Okropni jesteśmy. Jeszcze tu. Więcej się rozleje. Dobra. Jest dobrze. I może... Może coś zabierzmy z jakiejś skrzynki czy coś? Wiem! Wszystkie marchewki zabierzemy i zrobimy tutaj... Smutną minkę. Stać w imieniu prawa! Stać w imieniu prawa, zatrzymaj się! W tym momencie... Co ty tu robisz? A wiesz co, tak sobie śledziłem ciebie na podstawie niewidzialności, bo mam takie prawo jako policjant. Nie, no i zostałem nakryty! Tak, zostałeś nakryty, idziesz ze mną w tym momencie do więzienia, proszę za mną. Nie wiem co to ma być, zaraz się będziesz tłumaczył z tego wszystkiego, proszę za mną do aresztu. No, chyba, że chcesz, żeby cię dosięgnęła sprawiedliwość, ale wydaje mi się, że nie bardzo, bo policjant jest bardzo, bardzo groźny, patrz co ja sobie założyłem. Ty, jaką zbroję masz? No nie, no ja, właśnie, ja nie mam szans tu totalnych. No nie masz za bardzo, dlatego chyba musisz się mnie posłuchać. No niestety, takie życie jest. Dobra, lecimy szybko do aresztu, słuchaj. I nie będzie tutaj żadnego... A długo będę tam musiał siedzieć? No zobaczymy, wszystko zależy od wymiaru kary, tak? Tak naprawdę zobaczymy co dalej, czy do więzienia wylądujesz, czy do aresztu. To będzie już zależało od burmistrza tak naprawdę i Dave'a, bo oni są też członkami. Nie w tą stronę, proszę iść tamtą. O nie, tutaj proszę, na posterunek policji.
proszę za mną, proszę za mną, tędy, tędy, proszę się nie krępować, wejść. No właśnie, śmiało, troszkę śmiało, się krępuje, bo... Do środka, śmiało, nie, proszę się nie martwić o nic. Co? Dobra. To tu? Tak, to tutaj. W tym momencie właśnie możemy razem rozmawiać. Słuchaj, co to miało znaczyć? Dlaczego zrobiłeś takie okropności? No, chciałem troszkę napsocić. No, przede wszystkim to... Jeszcze jestem w stanie zrozumieć wiele rzeczy, naprawdę wiele rzeczy, ale to, że mi zabierałeś gdzieś daleko osła, niszczyłeś w domku Dave'a jakieś rzeczy, zniszczyłeś na pomniku tabliczkę i napisałeś na pomniku pomnik tosta, czy tam tościka, no to już jest akurat troszeczkę walnięte, nie będę ukrywał. I jeszcze do tego na tablicy donatorów Dave'a wpisałeś siebie i że mu wysłałeś niby $1,000,000, to nie jest chyba zbyt fajne. No, ale to był prank, to były pranki. No, teoretycznie też robiłem pranki w swoim życiu, ale nie, to nie zmienia faktu, że i tak wymiar sprawiedliwości musi cię dosięgnąć, dlatego tutaj troszeczkę posiedzisz, nie będę ukrywał. Jak długo? Proszę oddać tylko kilo, proszę kilo mi oddać. Dobra, mamy kilo, żebyś się tu nie przekopał. Dobra, ja teraz muszę trochę papierkowej roboty załatwić, bo jako policjant mamy całkiem sporo, ty tutaj grzecznie, bez żadnych wybryków, bo wszystkiego się dowiem. Nie mogę stąd tu uciec. Tu jest wszędzie monitoring, słuchaj, krowy są dookoła, one wszystko widzą i powiedzą, więc ja lecę od razu do siebie. No i widzicie, co się stało, zamknął nas w więzieniu. Tutaj w sumie w areszcie, więc w sumie tam jest więzienie dopiero. O, ja nie chcę tutaj zostać na zawsze. Ja mam nadzieję, że mnie stąd wypuści jakoś szybko, ale póki co to wszystko, co mogę zrobić. Siedzieć tu i czekać. Zabrał mi kilof. Ja liczyłem na to, że zostawi mi go i będę mógł się tutaj przekopać jakoś. No niestety nie mogę, mam tylko taki mały otwór, przez który się nie zmieszczę. Ale już tu widzę, że ktoś chyba chciał uciekać, bo rozbił szybę, ale to nie wystarczy, to nie wystarczy. Ja poza tym nie mam jak rozbić, nie mam żadnego kamienia, ziemią jak rzucę, to mogę sobie co najwyżej usmarować łeb, więc no niestety, nie uda mi się to. No ale dziękuję wam bardzo za ten odcinek, no niestety zostaliśmy przyłapani, nie udało się popełnić przestępstwa tak, żeby, wiecie, żeby mnie nie zauważyli, no niestety. Mam nadzieję, że nie będę tutaj siedział zbyt długo, ponieważ no mam dużo rzeczy do roboty i muszę naprawić mój statek, żeby wrócić na swoją planetę, no a teraz muszę niestety posiedzieć tutaj. Więc tyle w tym odcinku, do zobaczenia w następnym odcinku, zobaczymy jak dalej, co się ze mną stanie, jak tu po mnie wrócą. Lalalalalalala, wracam z wyprawy. Oj, co tam u ciebie? Tościk? No, zostaję tu, no i już nie mogę chyba stąd wyjść. No to super, super, dobra. O, dobra, kończymy ten odcinek. Do następnego razu, trzymajcie się.